Brak zagrożeń zewnętrznych, ograniczenie liczebności armii do 80 tysięcy żołnierzy to główne wnioski z nowego strategicznego przeglądu obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej. To program rozwoju obronności Polski na najbliższe 25 lat. Program ostro krytykuje opozycja i bije na alarm. To zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Minister Bogdan Klich nie kryje zadowolenia i twierdzi, że w wojsku jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Trwa modernizacja, a funduszy nie brakuje. W wojsku coraz więcej jest wojska, cieszy się minister. W tym kierunku przebudowa armii idzie, muszę wybaczyć określenie, lepiej aniżeli plan to przewidywał. Rzeczywiście bardzo szybko zniesiono pobór i zlikwidowano niemal 1/3 wojskowych komend uzupełnień. Tak szybko, że nie odrobiono lekcji historii, która pokazuje, że ze względu na położenie strategiczne Polsce nie wystarczy mała armia zawodowa. Nie przewidziano także żadnych szkoleń dla milionów obywateli, na których zgodnie z konstytucją ciąży obowiązek obrony kraju. To nie wszystko. W najbliższym czasie 20% wojskowych nieruchomości zostanie sprzedanych. Do końca roku zlikwidowane zostaną okręgi wojskowe. Po podjęciu decyzji przez parlament, po podpisaniu ustawy przez prezydenta, do końca tego roku likwidujemy oba, i Śląski, i Pomorski Okręg Wojskowy. To niepotrzebny szczebel zarządzania. Minister szczyci się planami obrony Polski na wypadek agresji. Polska jest w tej chwili jednym z kilku krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, które takie aktualne plany posiadają. Warto jednak przypomnieć, że plany te pisano na kolanie, by zdążyć na listopadowy szczyt NATO w Lizbonie. Z ujawnionych przez Wikileaks natowskich przecieków wynika, że gdyby nie niemieckie obawy związane z ewentualną reakcją Rosji, plany ewentualnościowe powstałyby znacznie wcześniej. Ministerstwo Obrony Narodowej nie widzi żadnego zagrożenia, mówi Lech Kościuk, dyrektor Departamentu Transformacji MON, jeden z autorów strategicznego przeglądu obronnego. Prawdopodobieństwo jest tak niskie, że w istocie rzeczy po to, żeby być aktywnym w środowisku międzynarodowym, trzeba brać pod uwagę przede wszystkim te wydarzenia, które są najbardziej prawdopodobne. Skoro zagrożenia zewnętrznego nie ma, to wojsko może być jeszcze bardziej zredukowane. 80-tysięczna armia wystarczy, twierdzą autorzy raportu. To jest katastrofa. Kwituje raport szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Stanisław Wziątek z SLD. Prawdziwa strategia i prawdziwy przegląd powinien odnosić się przede wszystkim do tego, żeby uwzględniać z jednej strony szanse, ale z drugiej strony i zagrożenia, bo one są jeszcze w tej chwili nie do końca identyfikowalne. Istotą rzeczy jest to, że tego rodzaju przegląd nie powinien być dokonywany siłami tylko i wyłącznie ministerstwa. To powinien robić ktoś, kto jest z zewnątrz. Założenie, że w perspektywie 25 lat nie ma zagrożenia zewnętrznego w planowaniu strategii obronnej, jest niespotykane, mówi Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony. Ryzykowne, a może nawet zaryzykuję powiedzenie głupie. Bo należałoby, nie wiem, czy ci eksperci na przykład przewidzieli konflikt na Kaukazie? Raport pokazuje, że wojsko pod kierownictwem Bogdana Klicha staje się wojskiem ekspedycyjnym, mówi poseł PiS Dariusz Seliga, członek Komisji Obrony Narodowej. Chodzi nie tylko o pieniądze, które tam trafiają. Dowódcy brygad nie mają profesjonalnej obsługi prawnej. Muszą sami jakby pozyskiwać radców prawnych, po pierwsze. Po drugie, bardzo długi obieg dokumentów w Departamencie KAR. Taka armia nie daje żadnych gwarancji bezpieczeństwa, dodaje Szeremietiew. To jest 15 brygad, czyli dysponujemy siłami, biorąc pod uwagę różne przeliczenia, do obrony 0,7% terytorium naszego kraju. Chcesz pokoju? Szykuj się na wojnę. Słuszność tej zasady potwierdzała się zawsze i wszędzie, choć nigdy nie brakowało tych, którzy rzucali jej wyzwanie. O jej słuszności przekonywali się jednak nie tylko oni, ale całe narody. My zaś szkolimy mini armię, nie ma pieniędzy na paliwo do wycofywanych na świecie F-16 i cieszymy się z baterii rakiet Patriot szkoleniowej, bo o tarczy antyrakietowej dawno już zapomnieliśmy.